Leci tu jakiś z tarczami. Okej. No, przeładuj, przeładuj. Strzał obalający! Schował się, cholera. Dobra, ty, chodź tu. Co to jest? Silny strzał wstrząsowy. Wow! Już rozwaliło skrzynkę. No, pokaż się, dzióbku. Albo i nie już. Tak. Okej. Odklej się. Tu nic nie ma do zhakowania. Tu chyba też nie. No ej, ile was jeszcze... tu będzie. No proszę. Ile was jeszcze tu będzie? Nad nami ciężki mech, uważajcie. O nie. No chyba se. Cel obrany. Dobra, dobra, spadaj. Dobra, oni akurat tam stoją. No, nic nie mogłem znowu zrobić. Dobra, strzelajcie do niego. Znaczy do niego. Trzeba się pozbyć tych tarczy. Systemy obronne wyłączone. No, w sumie mogłabym tego użyć. Zobaczyć. Potrzebuję osłony! Wow! Okej. A, dobra, wolę jednak. O, Garus, poległeś na polu bitwy. Zmiana celu. A, już padł. Czy rozsypał się, czy nie wiem, co on zrobił. Nie no. Gdzieś tam jeszcze jest, bo... A, położył się. No, możesz nie we mnie, grunt. Byłabym ci wdzięczna. Uff, dobrze. Ładnie, ładnie. To psik. Nic nie zostało. No, tego nigdy nie możemy być pewni, że nic nie zostało. Zwłaszcza, że chcemy coś zhakować, na pewno. O, jakieś drzwi. Apteczka. Tylko kredyty, bo Medigel mamy. Płytki obwodów znowu do zhakowania. Dobra, tym razem się nie pomylić, nie pomylić, nie pomylić. No. No i kredyty do naszej kieszeni pojemnej. Drzwi. Co do diabła kombinuje Harkin? Za skarbnica wiedzy. Dobra, co tu jest? Znajdź kogoś, komu przydałyby się podrobione dokumenty. Wow! Jakieś zadanie poboczne, zdaje się. Fajnie, może być. Tu mamy
jakąś amunicję. I kolejny save do zhakowania. Nie, no to już jest za proste, ten save. Serio. Jakoś tak się wylosowało. Zbyt banalnie. Dobra. Konsola. Okna. Więc Harkin nie ma już żadnych hamulców. Zawsze był wkurzający. Ale jeśli nie będzie współpracować, zamierzam go tłuc do nieprzytomności. Oj, oj. Wydajesz się być spięty. Harkin może wiedzieć, dlaczego Sidonis chciał zniknąć. Jeśli tak, to wie, dlaczego tu jesteśmy. Nie chcę, żeby ostrzegł Sidonisa. Garus wygląda naprawdę na wściekłego. Znaczy, w pewnym sensie go rozumiem, ale... Widziałaś to? Coś widziałam. Szykuje się na nas. Co zrobisz Harkinowi, jeśli nie zechce ci pomóc? Teraz jest przestępcą, pracuje dla Błękitnych Słońc. Powinienem go zastrzelić bez żadnych ceregieli. Ale jest mi potrzebny żywy, więc nie mogę go permanentnie uszkodzić. Tylko odrobinę, żeby rozwiązać mu język. Tylko odrobinę, okej. Nie musisz robić mu krzywdy, żeby osiągnąć swój cel. Spokojnie, Harkin to tchórz. Zacznie gadać, zanim naprawdę mu coś zrobię. Nadal planujesz zabić Sidonisa, kiedy go znajdziemy? Taki jest plan. Śmierć będzie szybka i bezbolesna. W przeciwieństwie do tych, których zdradził, nie zazna długiej agonii. Nie zasługuję na to, ale wszystko mi jedno, byle zdechł. O kurczę. Naprawdę myślisz, że zabicie Sidonisa wszystko naprawi? Wiem, że to ci się nie podoba, ale muszę to zrobić. Nie ma innej możliwości? Może i jest, ale to sprawa osobista. Pociągnę za spust. Konsekwencjami będę się przejmował później. Proszę cię tylko, żebyś pomogła mi go odnaleźć. No dobrze, spokojnie. Przecież ci pomagam. Jak myślisz, co Harkin dla nas przygotował? Trudno powiedzieć. Wygląda to na jakiś kompleks przemysłowy. Ciężka maszyneria. To może być cokolwiek. Coś tu jest. Pewnie kolejne błękitne słońca. Harkin zapędził się w kozi róg. Na pewno coś przygotował na nasze przybycie. Tak, na pewno pełno najcięższych mechów. No dobra, to idźmy. Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Ty przodem. No, dzięki. Dobra robota! No dobrze, zapiszmy i lecimy. Terminal jeszcze do skakowania. Ojej. Może być przydatne. Siła rażenia karabinu snajperskiego. Fajnie. Czy jeden zapis? Tak na szybki wypadek. Shepard, połączyłam się z czujnikami w magazynie. Skrzynie w transportowcach na górze będą wybuchać po zrzuceniu. O! Dobrze wiedzieć. Co? Kłopoty z tyłu. Tak! Zera posiłki. Przekierowuję energię. No fajnie, to będziemy mieli utrudnienie. Au! O Jezus, nie to chciałam zrobić. Ło! Wow. Dobra, tam jest jakiś dowódca. Czyżby ten Harkin? Nie. Niemożliwe, bo musimy go oszczędzić.
Au! Dobra, ja tego nie przeżyję. Serio. Mam jeszcze uważać na te skrzynie spadające z góry, nie wiadomo. Co to jest? No weźcie, strzelajcie do nich, nie wiem, róbcie coś. Dobra. Rzucajmy coś. O, Garus. Mógłbyś mi pomóc. Dobra, zaraz mi coś na głowę znowu zleci. Au! Nie uciekam przed tobą, Shepard. Pokaż się. Pokaż się. Ci muszę głowę odrąbać. Dobra, spinaj się to. Jakie to dziwne. Okej, tam on jest chyba. Cholera. Zbliżają się dwa ciężkie. Aż dwa? Naprawdę myślisz, że mnie załatwisz, Shepard? O mój Boże. Dobra. Na tego to, na tego nie wiem co, Boże. Nie wiem, pomoże to coś. Dobra, czas stąd zwiewać. Serio. Shepard. No. O Boże. No dobra. Nie uciekam przed tobą, Shepard. To mi się zdaje, że to mi się podnosi. Tu nie mogę przejść. Harkin tego pożałuje. To nie fair. Powinni mi dać więcej osłon. Dobra, spinamy się tam. No już? Cholera. Zbliżają się dwa ciężkie mechy. Dobra, stąd. Może będę miała... Nie. Nie mam jak dotrzeć. Mogę tak jakoś... Leci ogień! Obrany. Strzał obalający! O, dobra, zbliżyli się na tyle. Zaraz. Przecież ja mam to jeszcze. O, Garus.